Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku bliźniąt, w słońcu, w księżycu i w ascendencie, ale obecnie, kochani, też serdecznie zapraszam Was i zachęcam do sprawdzenia, co macie w Wenus, dlatego że, no i w Marsie też warto, bo mamy teraz Wenus retrogradującą, słuchajcie, i bardzo dużo tu na temat miłości, relacji, związków, ale też finansów można się dowiedzieć, dokładnie z tego znaku zodiaku, który masz w planecie Wenus, więc warto wiedzieć, warto sprawdzić, no i później oglądać do końca retrogradacji Wenus, czyli do końca stycznia praktycznie. Okej, dobrze, a my już zacznijmy. Dla bliźniaczków 3 do 9 stycznia. Zobaczmy, co tutaj nowego, ewentualnie coś, co może pojawić się z przeszłości u bliźniąt, a w międzyczasie, jak tu karty jeszcze tasuję, słuchajcie, zapraszam Was serdecznie na Facebook, na grupę zamkniętą, także na fanpage na Facebooku i na Instagram, nowo powstały. Zapraszam Was, kochani, nazwa ta sama wszędzie, Mistyczny Ogród u Lili. Tarot, taki jest dopisek teraz, Tarot, Rozwój Świadomości. Oczywiście na grupie dopisek Społeczność jeszcze, prawda, no bo to jest grupa. E-maile Mistyczny Ogród u Lili, @gmail.com i Mistyczny Ogród Tarota, @gmail.com. Pamiętajcie, że tylko te dwa taroty są, te dwa nie taroty, tylko maile są do kontaktu ze mną. Dobrze, no coś, słuchajcie, jakieś opóźnienia, bo tasuję i tasuję. Coś tu, o, mamy w końcu. No i mamy, zobaczcie, karta wisielca. Dokładnie, spowolnienie, opóźnienia. Coś tutaj będzie, trzeba z innej perspektywy spojrzeć na pewne rzeczy. Coś tu może wyjść takiego ważnego, jakiś ważny temat, gdzie będzie się bliźniaczek musiał odwołać do swojej wewnętrznej takiej prawdy, do instynktu wewnętrznego, do intuicji, czy wręcz dosłownie do łączenia się ze swoją wyższą jaźnią, czyli musisz się odwołać jakby do swojej bardzo głębokiej wewnętrznej prawdy w jakimś temacie, który pojawi się w tym tygodniu. Może to być temat nowy, a może powrócić. Mamy Królową Pentakli. Może to dotyczyć, słuchajcie, pieniędzy, jak najbardziej. Tego, jak gospodaruje, prawda, pieniędzmi, w jaki sposób swoimi zasobami gospodaruje, nie tylko pieniędzmi, ale też swoją energią. Czy na przykład nie nazbyt lekkomyślnie na przykład rozdaje swoją energię na prawo i lewo i potem mało co mi zostaje, prawda? No i tu zdecydowanie bliźnięta też, kochane, zdrowie, tutaj trzeba się pochylić, trzeba się zastanowić nad tym zdrówkiem, czy to dobrze dbasz o siebie, czy tu może trzeba by coś zmienić, coś poprawić. Ewidentnie jest pokazane, że jakaś zmiana myślenia jest potrzebna. Może tu być oczywiście temat też kogoś, może ktoś powrócić do ciebie z przeszłości. I ta osoba jakby albo będzie, albo ta osoba przychodzi z innym kompletnie podejściem, nastawieniem, co cię może zaskoczyć, albo jak ta osoba się zjawi, może być nowa, może być z przeszłości, będzie trzeba jakby zrobić coś inaczej, zupełnie z innej perspektywy spojrzeć, jakaś zmiana będzie potrzebna. No dobrze. Zobaczmy dalej, temat ważny dla bliźniąt na ten tydzień. Widzicie, to przytrzymanie nawet teraz jeszcze czuć dalej. Takie spowolnienie właśnie, takie przystopowanie. Może po prostu musicie troszkę odpocząć. No zobaczcie, macie pustelnika. Ależ ta karta jest piękna tu z tym pustelnikiem. To jest taka jakby wróżka, słuchajcie, z takimi pięknymi skrzydłami na skale siedzi u góry. No zdecydowanie jest to też znak zodiaku panny. Tu czuję takie ziemskie znaki typu byk, panna też, koziorożec oczywiście, to typowo koziorożca karta, ale też poczułam właśnie tego byka. Czuję tu jakby, tu były jakieś rzeczy przemilczane, niewypowiedziane, słuchajcie, które mogą wyjść na jaw w tym tygodniu. Ojejku, dobra, idźmy dalej. Relacje, związki. No właśnie, 9 mieczy. Czy
Czuję, że tutaj coś się zadziewa. Tu jest 9, tu jest 9. Zobaczcie, 99 i 12 to też jest takie zakończenie cyklu. To są inne cykle, inne zakończenia, inne domknięcia, ale są. Jakby kończyła się jakaś faza dla was, bliźniąt, ale to dotyczy więcej osób, nie tylko was jakby, ale osób w waszym otoczeniu. Dobra, dopytajmy dalej. W sprawach finansowych, zawodowych mamy cesarza, czyli tu powinno być dobrze, ok, szansa na poprawę, ustabilizowanie, stabilizację. Rada na ten tydzień. Rycerz buław. Wow. No dobrze. Dla jednych, co odchodzi do przyszłości, dla drugich, coś, co będzie jeszcze się realizowało w tym tygodniu. I macie, kochani, znak skorpiona. Tutaj jest znak barana typowo. Czuję tu wodnika, czuję tu strzelca. Lew też może tu gdzieś być, ale tak bardziej lew w tle. Wodnik też troszkę na razie w tle. Zobaczymy, co będzie dalej. Kurczę, jakaś potężna transformacja, słuchajcie. Jakaś zmiana ogromna w obszarze miłości, relacji, związków, dzieci. Jeśli masz dzieci, to tu się coś... w tych relacjach waszych zmienia. To mogą być dzieci małe, ale to mogą być już dorosłe dzieci też. Czuję, że będziecie mieć dużo do przemyślenia, kochani. To nie muszą być dzieci, to mogą być też osoby, znajomi, przyjaciele, którzy są trochę od ciebie młodsi na przykład, albo ty się czujesz bardziej dojrzałą osobą od nich, więc tak może kalendarzowo nie jesteś starszą osobą, ale może emocjonalnie czujesz się bardziej dojrzałą po prostu osobą. I tutaj czuję, że tutaj coś niezwykłego się zadziewa w tych połączeniach, zobaczcie, w tych relacjach. Paść buła wnosi piękną energię takiej świeżości w postrzeganiu, chęci zmiany, chęci zrobienia czegoś inaczej. I tutaj ta karta też to potwierdza. To jest na zasadzie, jakby ktoś przychodzi i mówi ci, albo wysyła ci wiadomość i ci mówi: kocham cię bardzo, dlatego jestem w stanie tutaj coś zmienić, coś przetransformować, zróbmy tak, żeby było dobrze. To jakby taka zmiana, chęć do zmiany z głębokiej miłości i z głębokiej takiej potrzeby, żeby było dobrze, prawda? Ale jest otwartość. I te wiadomości takie, które mówię, takie wiadomości miłosne właśnie, też jak najbardziej mogą przyjść w tym tygodniu do was. Nie wiem, jak to położyć, żebyście to widzieli, bo te karty są tak cudne, tak piękne. Się zakochałam od pierwszego wejrzenia w nich, słuchajcie. To jest taka miłość właśnie od pierwszego wejrzenia. Jak dwa kielichy. No. No właśnie. No właśnie. To może być też ten szok dla ciebie, bo karta wisielca to też jest czasem taki szok, że nie wierzę w to, co widzę, to jest po prostu niemożliwe, to, co ja widzę. Więc może dla kogoś, no i mamy rycerza buław, no tak, teraz to do mnie dotarło, słuchajcie, tak mnie strzeliło aż. Ktoś tu się zakocha, ale to tak po prostu wow, bez pamięci i będzie przyciąganie, pociąganie, pragnienie, pasja, wszystko. Wiecie co, dopytam tutaj... To słyszycie? Mój piesek potwierdza. Krzyczy tam na polku. Czekajcie, bo mi karta spadła. O tym mówiłam. Passion się będzie działo u bliźniaczków. Gorąco. Jakieś romanse, jakieś flirty, jakieś miłości, ale to takie... że aż mi się gorąco zrobiło, słuchajcie. Dużo zabawy, dużo flirtu, dużo wymiany, komunikacji jakiejś, ale no właśnie, to tak mi trochę nie gra, bo tu przychodzi coś i to zblokowanie, to spowolnienie, to taki szok. Chyba że właśnie to będzie coś takiego, że przyjdzie do ciebie osoba, która po prostu cię wyrwie z butów i w pierwszym momencie możesz poczuć taki szok, co ja mam z tym wszystkim zrobić. Tu jest 12, ale tu jest 13, czyli... Okej, tam była paść buław, jestem osobą gotową tutaj na te zmiany. Dla miłości jestem w stanie zmienić pewne rzeczy, prawda? Poddaję się tym zmianom, poddaję się tej transformacji.
Wow. Dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej. Dopytam może najpierw, słuchajcie, tarota, bo tak mnie bardzo tu ciekawi, że bardzo mnie to ciekawi. Dobrze, zaspokajmy najpierw. Dobrze, poprosimy tutaj. Piątka pentakli. Mam takie poczucie, jakbyście zmieniali myślenie na temat pieniądza, słuchajcie, myślenie na temat tego, czym jest bieda, a czym jest bogactwo. Jakbyście po prostu jakby albo zjawił się ktoś w twoim życiu, kto ci pokazuje zupełnie inną perspektywę dotyczącą właśnie dokładnie czuję tak tego podziału, ludzie bogaci, ludzie biedni, pieniądze ogólnie, a niemożność ich posiadania, dlaczego tak się dzieje, jakby dotarło też do was to, te prawdy, sprawa przyciągania, bo tu jest to zrozumienie. I tu zobaczcie, tu jest taka piękna karta w tej talii, karta nieznana, jakby the unknown card, ale ona, słuchajcie, mówi dokładnie o tym, nic nie jest wyrysowane w kamieniu jeszcze, wszystko możesz zmienić, wszystko jest jakby na wyciągnięcie twojej ręki, pozwól sobie na to, by nowa prawda do ciebie przyszła, nowe jakieś olśnienie, a wówczas wszystko się zmieni. Czuję, że w tym tygodniu jesteście w stanie jakby, kurczę, nawet chcę powiedzieć, zmienić swoje przeznaczenie, jesteście w stanie. Zobaczcie, i as pentakli na spodzie. Nowy początek, nowy piękny początek, dar od wszechświata, ale ta karta, ona musi być wypełniona przez wasze działania, czyli w zależności co zrobisz, to ten as pentakli się pokaże w twoim życiu albo nie. I karta umiarkowania, zobaczcie, aniołowie przynoszą ci możliwości. Co z tym zrobisz? Wow! Wiecie co, ja co tydzień mam ochotę mówić, że to są magiczne czytania. Jest magiczny czas, ten, w którym my jesteśmy teraz. To, co się zadziewa, to jest niesamowite. Niesamowite. Okej, idziemy po kolei. Pustelnik. Proszę, powiedzcie mi tu jeszcze jakieś informacje dla bliźniąt. Do tej karty pustelnika. Bliźnięta. Więcej informacji na ten temat. Pięć kielichów. Dokładnie, zobaczcie, tu mamy 5 pentakli, to jest 5 kielichów, już jest 55, tu jest 9, czyli zakończenie, tam jest 12, to też zakończenie fazy, 13, transformacja, jakby śmierć, odrodzenie w nowej energii. I tutaj jest zostawienie ze sobą przeszłości, negatywnego myślenia, może o sobie, może właśnie o pieniądzach, negatywnych wspomnień. Czuję tutaj bardzo dużo na temat pieniędzy dla was w tym tygodniu, jakby pieniędzy, ale też wartości własnej, tych wartości po prostu, może nie samych pieniędzy jako tako, ale wartości. Jak ty siebie postrzegasz? Czy widzisz się jako wartość? Czy widzisz się w ten sposób? Czy jest w tobie lęk przed porzuceniem, lęk przed stratą, lęk przed byciem bezdomnym dosłownie? Ciekawe. I zostaw tutaj jakby te lęki, te przeszłe żale, te smutki, to wszystko zostaw już, bo zobacz, jakie tu możliwości do ciebie idą, żeby je zobaczyć, żeby je dostrzec. I teraz zauważyłam, przecież tu jest 99, słuchajcie. Powiedziałam tylko, że 9, a tu jest 99 już dla was. I jest czwórka kielichów. Czwórka kielichów mówi, no uważaj, żeby nie przegapić fajnej okoliczności. Uważaj, żeby nie przegapić tego, co fajnego idzie. Uważaj też na takie poczucie bycia rozczarowanym, że coś tu się nie udało, coś jakby nie spełniło moich oczekiwań, prawda? Bo jednocześnie zobacz. Ta dziewiątka mieczy, mam takie poczucie, jakby, może zdaje ci się, że ktoś o tobie źle myśli na przykład, prawda? Ktoś dla ciebie ważny, może to być ktoś z rodziny, przyjaciel, przyjaciółka, partner, partnerka, wszystko jedno. I czujesz, jakby ta osoba miała do ciebie mnóstwo oczekiwań, wymagań, że ciągle jest tobą rozczarowana, ale zobaczcie, to jest dziewięć mieczy, czyli to jest tylko w twojej głowie. To się nie dzieje naprawdę. Ja czuję, że tu jest za mało komunikacji, nie ma rozmowy między wami. Trzeba by porozmawiać i ta rozmowa ciebie totalnie zaszokuje. Może to będzie ten szok, który tutaj na początku poczułam. Może ty się widzisz bardzo nisko jakby, w niskiej wartości. Może ty myślisz o sobie źle.
Może ty stawiasz sobie ciągle wyżej poprzeczkę, ale nie ten ktoś. Wow. Pamiętajcie, czytanie ogólne będzie rezonować z wszystkimi, ale w jakiejś części, z wszystkimi, którzy oglądacie. Jeżeli chcesz rezonować lepiej, zasubskrybuj kanał, a na pewno wtedy te energie się połączą i będzie to bardziej dokładne. Ale tu bierzcie, co rezonuje, reszcie zostawcie z szacunkiem dla tych osób, które mają to usłyszeć. Zobaczmy tego rycerza buław. Rada na ten tydzień: działaj, bliźniaczku, działaj odważnie. Czasem trzeba zaryzykować, czasem trzeba postawić na jedną kartę. Coś tu się będzie działo, gdzieś tu za pasją, jakimś pragnieniem bliźnięta będą chciały pójść, coś zrobić, gdzieś zadziałać. I zobaczcie, rydwan. I co ciekawe, zobaczcie, te konie, każdy ciągnie w swoją stronę. Więc teraz ja czuję, że ty masz potężny wewnętrzny jakiś dysonans, rozbieżność taką. Twoje serce w inną stronę ciągnie, twoja dusza w inną stronę ciągnie, a twój rozum jeszcze w trzecią. I co tu teraz zrobić? Musisz się dogadać i po to ten pustelnik tutaj. Musisz porozmawiać sama ze sobą. Tu trzeba po prostu porozmawiać z samym sobą. Uczciwie, czego ja chcę. I otworzyć się na te nowe, co przychodzi, bo tu jest dużo takiego lęku, strachu, negatywnych odczuć, myśli, czarnych jakichś myśli, brzydkich, takich tłukących się po głowie, które ciebie gnębią. A tu chodzi o to, żeby to odpuścić, żeby to uwolnić, żeby się tego pozbyć, bo mnóstwo jest piękna wokół ciebie, czy ty to dostrzegasz? Właśnie o to chodzi. Czy ty widzisz piękno, które jest wokół ciebie? Czy skupiasz się może tylko na tych złych rzeczach, negatywnych, na tym, co ci się tam tłucze po głowie i cię krzywdzi, prawda? To jest takie, słuchajcie, ta dziewiątka mieczy to jest takie piekło umysłu, labirynt, w którym dajemy się zamykać i w którym non-stop odtwarzają się jakieś koszmary, a tu by trzeba to zostawić, po co się tego trzymać, to cię krzywdzi, to sprawia ci fizyczny ból dosłownie, no i intelektualny oczywiście, emocjonalny. I będąc w tej energii, możesz przegapić coś, co w tym tygodniu do ciebie idzie, może jakieś fajne wiadomości, może jakieś właśnie jakaś może miłość, może jakaś nowa osoba. Zobaczmy w tych sprawach finansowych, zawodowych. Mamy cesarza i 8 kielichów. Będziesz tutaj podejmować decyzję, żeby odejść od tego, co nie funkcjonuje, co nie działa, co nie jest właściwe jakby na ten moment może. I mogą to być trudne decyzje dla ciebie, ale czujesz, że trzeba je podjąć. Może tutaj chodzić o ten czas pandemiczny, koronawirusowy, prawda? Jakieś trudne decyzje będzie ci trzeba podjąć i zostawić ze sobą coś, co wiesz już, że nie posłuży ci, że tu to nie jest rozwojowe. Jakby tutaj trzeba bardzo dojrzale myśleć. I zobaczcie, mamy na spodzie tej drugiej talii rycerza mieczy, czyli ewidentnie znak wodnika. On mi się tu gdzieś już przejawiał, prawda? I królowa kielichów. Czyli zdecydowanie idź za głosem serduszka, za swoją intuicją. Intelekt ci też dopomoże, ale nie koncentruj się tylko na intelekcie, dlatego że no, sam intelekt potrafi poprowadzić człowieka w maliny. A tu pamiętaj o tych trzech koniach. Każdy w swoją stronę ciągnie, ale ty musisz zrobić tak, żeby te trzy konie pojechały w jedną stronę, czyli musisz się dogadać, żeby serce z rozumem i z duszą twoją się dogadały, żebyście wybrali jeden kierunek dla siebie. Taki, który będzie dla was, dla ciebie jak najlepszy. Karty opiekuńcze co mówią? Szanuj samego siebie. Sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe. Szacunek dla samego siebie. Ale ja właśnie czuję, że to osądzanie u was jest bardzo krytyczne. Żeby wy sami, jako bliźnięta, sami siebie za bardzo krytycznie widzicie. Osądzacie się dokładnie. Mamy raczka, czyli albo będziecie mieć do czynienia z rodziną, ze sprawami rodzinnymi też, właśnie to, co tak na początku poczułam, albo po prostu, wezmę może najpierw te, może po prostu chodzi tutaj o te cechy charakteru raka,
No dużo uczuć, dużo nostalgii na pewno, dużo intuicji będzie w tym tygodniu potrzeba i takiej receptywności, czyli umiejętności postrzegania tego, co wokół się zadziewa. No i może was gdzieś pociągnąć właśnie, bo tu macie tego pustelnika, czyli taka introwersja może was pociągnąć, czy będziecie chcieli pobyć, będziecie chciały pobyć same i przemyśleć wszystko bardzo dokładnie. Mamy tutaj Starfish, czyli, ojejku, jak to się nazywa, rozgwiazdę. I ona mówi nam tutaj, ta karta, otwórz się na nieskończone możliwości, które wszechświat jest w stanie ci zaoferować, czyli zostaw tą piątkę pentakli, przestań się blokować, przestań sobie wmawiać, że coś się nie może zadziać. Nie pozwól, żeby rozum ci pokazywał wszystkie najgorsze możliwości, co się mogą stać po drodze. A co, jeśli się staną najlepsze? Może na tym się skup. No. I mamy expansion, czyli rozwój, rozkwit. Może być rozwój oczywiście na każdej płaszczyźnie. Coś tu pięknie rozkwita u was. Może wy rozkwitacie, może coś było przedtem nie tak, może ze zdrówkiem. Coś czuję, że tu się zmienia. Bardzo. Bardzo silnie czuję te karty tutaj razem teraz, słuchajcie. W tym tygodniu jakaś prawda zdecydowanie do was przychodzi, jakieś olśnienie, jakieś zrozumienie i to ma wpływ na wszystko później. Jakby to ciągnie ze sobą, jak w dominie, prawda? Jak się popchnie pierwszą kosteczkę, to potem wszystko się przewraca już. Tak czuję u was, że w tym tygodniu, jeżeli podejmiesz właściwą decyzję, pójdziesz we właściwą stronę, wybierzesz właściwe wartości, to później po prostu wszystko pomalutku zacznie się układać, jak w dominie. I cyfra 59 może dla kogoś ważna? Ale mnie przyciąga to czytanie, a jak hipnotyzujące, słuchajcie. Czuję, że pełnia tu będzie dla was ważna. Pełnia księżyca w styczniu. Nie pamiętam, kiedy jest dokładnie. Musicie sprawdzić jakoś pod koniec. 18 może, 19 może, coś takiego. Jeszcze nie sprawdzałam. I ten czas dochodzenia do tej pełni będzie dla was jakby takim, takim czasem przemiany, transformacji, dochodzenia do tej prawdy, do tego olśnienia, cokolwiek by to było, jakieś odkrycia będziecie właśnie robić w tym tygodniu. Wow, no dobra, idę dalej. Prawda ukryta, słuchajcie. Ktoś tutaj sobie myśli do ciebie, bliźniaczku. Jestem ciekawa, albo jestem ciekawy, czy jesteś beze mnie szczęśliwa, albo czy jesteś beze mnie szczęśliwy. Zależy od kogo i dla kogo. Jeszcze jedną weźmy. Bycie po prostu przy tobie jest detoksykujące. Mogą to być dwie osoby. Może to być nowa osoba. I stara osoba. No dobra, idźmy dalej. Ktoś z przeszłości, ktoś obecnego czasu. Może być osoba nowa, którą poznasz w tym tygodniu. Ach, nie mówiłam wam, tu jeszcze raczki nam tu doszły. Raczek. Co nam tu jeszcze doszło? No, pojawia nam się tu jako tako, ale w tarocie też jest ten raczek, prawda? Byk jak najbardziej. Dużo tu znaków czuję, słuchajcie. Panna. Baran oczywiście, to już mówiłam, tak? Ten wodnik gdzieś tu cały czas czuję. On nam się tam jeszcze pojawił. Dobra. Oczywiście, to co mówiłam tutaj, może być, słuchajcie, pojednanie, pogodzenie, zejście się osób, a może być poznanie nowej osoby, jak najbardziej, może być wejście na wyższy poziom w związku, jeśli już go masz, ale ja bym powiedziała, uważaj, żeby gdzieś przeszłość ciebie za mocno nie przyciągała, bo ja tu czuję, że ktoś może mieć tak, że masz niby związek fajny,
albo jesteś po prostu teraz w związku, a jednocześnie gdzieś tam siedzisz myślami w przeszłości, czyli to cię przyciąga, odciągając cię od obecnego związku, i to sprawia, że nie potrafisz dostrzec i wystarczająco docenić tego, co obecnie masz. A dla tych, którzy są singlami, to tak samo, tylko nie chodzi o kogoś, tylko po prostu to, co masz. Czyli nawet jak jesteś singlem, to postaraj się doceniać codziennie, czuć wdzięczność za to, co masz, a zobaczysz, że w twoim życiu zacznie się lepiej dziać. Bo słuchajcie, uczucie wdzięczności to jest jak takie, jak taka intencja wysłana do wszechświata. To mi się podoba, to lubię, to jest fantastyczne, prawda? Poproszę tego więcej. Wystarczy, że poczujesz wdzięczność za coś. Nic więcej nie trzeba robić. Dużo do przemyślenia macie w tym tygodniu, kochani. Powiedziałabym taki tydzień pod tytułem zrób to inaczej. Zrób to inaczej, wprowadź zmianę, a zobaczysz, że wszystko się zmieni później. Tak jak mówię, tutaj efekt domina. Ale to taki pozytywny efekt domina, że wszystko się zmieni, kiedy po prostu zrobisz jedną rzecz, dobrą decyzję podejmiesz, w dobrym kierunku pójdziesz. Wow. Dobrze, kochani, weźmy sobie jeszcze, jak zwykle, kto ma pytanka, gdzie odpowiedź jest konkretna, tak nie może. Zadaj sobie teraz, możesz jedną, możesz dwa, możesz trzy. Kto gotowy, będziemy już zaczynać, a kto nie gotowy, zatrzymaj sobie po prostu filmik i pomyśl na spokojnie nad tymi pytankami. Ok, jedyneczka, może, dwójeczka, tak, i trójeczka, zdecydowane nie. Dobrze, kochani, to tyle w tym tygodniu. Tydzień macie absolutnie magiczny i niezwykły. Życzę wam, aby faktycznie te nieskończone możliwości do was przyszły w tym tygodniu i żebyście je dostrzegli i żebyście zrobiły z tego użytek. I pamiętajcie, uwaga na przegapienie szansy, bo idzie jakaś fajna szansa do was. Pozdrawiam, kochani, do usłyszenia.